Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Robert Maciejowski na Media Day przed KSW 72. No to Robert, rozmawialiśmy ogólnie o twoim zamiłowaniu do muzyki. Powiedz mi, co będzie grane w sobotę na KSW 72. Witam wszystkich. Co będzie grane w sobotę na KSW 72? No myślę, że będzie grany po prostu Maciejowski. Znacie mnie gdzieś tam z występów wcześniejszych. Może na pierwszym KSW, na KSW, kiedy zadebiutowałem, nie miałem pełnego okresu przygotowawczego. Teraz jestem po takim okresie. Wiadomo, mój przeciwnik Stójkowicz, solidny, gdzieś tam na Mistrzostwach Świata walczył i tak dalej. Natomiast ja też jestem Stójkowiczem. Jest to Stójka w MMA. No i myślę, że ten mój gdzieś tam góralski huragan zawieje i po prostu zdmuchnie gdzieś tam z planszy. No. Wspomniałeś o swoim debiucie. Obaj jesteście w podobnej sytuacji, bo te debiuty swoje w KSW przegraliście. Czy ty też gdzieś podchodzisz do tej walki, że to jest pojedynek o być albo nie być w tej organizacji? To znaczy tak, no wtedy Arek przegrał po pełnym okresie przygotowawczym, przegrał no w taki, powiedzmy, banalny sposób. Ja wtedy wziąłem walkę dosłownie z dnia na dzień, bo wziąłem ją w piątek. W sobotę zawalczyłem, gdzieś tam wtedy byłem też po kontuzji solidnej, bo wracałem po ACL-u, po pełnej tam rekonwalescencji, po operacji, więc jak gdyby dobrze się pokazałem, nie mając tak naprawdę żadnej podstawy ku temu. Miałem być zgnieciony gdzieś tam w pierwszej rundzie, miałem paść. Mówili wszyscy, zresztą pamiętamy, że Kaszubowski bije jak Soldicz. Nic mi nie zrobił, wręcz sam szedł w parter, więc myślę, że nie jest tak do końca być albo nie być. Wiadomo, no, na pewno dam dobrą walkę, bo ja nigdy, jak, że tak powiem, w żadnej mojej walce wstydu nie było. Nie będę mówił, że ona 100% wygra, nie wiadomo co, bo to jest MMA. Natomiast zawsze mówiłem, że wstydu nie będzie, bo ja zawsze walczę naprawdę mocno i do końca, więc tak będzie również tym razem. Więc nawet jeżeli gdzieś tam by nie poszło, chociaż tak mówię, jeżeli by nie poszło, to gdzieś tam będę w grze, bo tak naprawdę jest to moja pierwsza walka po pełnych przygotowaniach. Arka już jest druga, więc jeżeli on wypadnie, no to pewnie będzie musiał inaczej. To wtedy gdzieś tam bardziej jest zagrożony. O, nie chcę nic mówić, bo tutaj wiadomo, mamy kontrakty na kilka walk, mamy jest to wszystko na piśmie, jakby, że wiadomo, jesteśmy tak czy inaczej. Wiemy wszyscy też, jak to w rzeczywistości wygląda, zawodników jest wielu, niemniej. No być albo nie być, na pewno bardziej Arka. Moje myślę, że tak jak mówię, dam z siebie wszystko. Zapewne wygram, tak jak mówię, jeżeli nie, to myślę, że gdzieś tam moja osoba i tak jak mówię, sytuacja i obecny moment, w którym się znajduję, nawet mimo porażki, to zostanę. Tu tylko o jedno dopytam, jasne, żeby ten temat jeszcze pociągnąć, to ty wyszedłeś wtedy, biorąc tę walkę za 5-12 i nie w pełni przygotowany, z takiego założenia, że KSW się nie odmawia teraz albo nigdy? To znaczy w pewnym sensie tak, to znaczy jeżeli wiadomo, gdzieś tam ten sport wymaga takiego też zdecydowania i odpowiedniego działania w odpowiednich sytuacjach i KSW jest taką federacją, gdzie takie działanie ryzykowne można podejmować, bo wiadomo, gdyby to był inny przeciwnik, gdyby to był, no nie miałem naprawdę nic do stracenia, gala fajna, zyskałem tą walką wiele, mimo że przegrałem, tak, więc wiedziałem, że zyskam tak czy inaczej, to jest KSW i zawsze tu chciałem być, to było moje marzenie i tak jak mówię, no nie wahałem się, bo też gdzieś tam wierzę w siebie mocno, nawet wtedy mimo po prostu braku przygotowania wiedziałem, że dam radę, no i myślę, mogę powiedzieć, że dam radę, dałem radę, bo nawet gdyby to była walka 5 razy 5, gdyby to było pas, to pewnie bym wygrał, niewiele brakło, żebym wygrał wtedy, więc warto było zaryzykować. Skoro jesteśmy przy twoich przygotowaniach, no to pełen okres przygotowania, ja widziałem i byłeś w WCA, byłeś także w Ankosie, powiedz mi, czym się różniły te wyjazdy do warszawskiego klubu, do poznańskiego, z kim miałeś okazję porobić, no i też widziałem, że wstawiłeś zdjęcie z braćmi Oleksiejczuk. Czy możesz coś powiedzieć na temat tego, jak czułeś się, powiedzmy, tam na treningach i co dały ci te sparingi z nimi? Tak, no byłem najpierw, byliśmy z Marcinem Heldem, z którym trenuję teraz, byliśmy w WCA, gdzie tam sparowałem z Szymkiem Duszą, sparowałem z Marianem Ziółkowskim, fajnie te sparingi wypadły.
Gdzieś tam poza nimi no, może nie było to aż, nie były tak hardkorowe jak później te Wankosie. Wankosie jednak tam Surdu, właśnie bracia Oleksiejczuk, mocna paka, też moje predyspozycje. No WCA gdzieś tam pewnie było lżej, ale całe te przygotowanie, tak jak mówię, to ja nie robiłem sobie pikniku na treningach, tylko naprawdę było grubo i czy to było w WCA, czy to było właśnie w Poznaniu, tam było mocno, czy właśnie u siebie tam, gdzie trenuję, znaczy u siebie, bo trenuję na Śląsku, dojeżdżam 100 km codziennie praktycznie. Tam do Kamila Jenela na stójkę, gdzie kickbokserzy naprawdę bardzo mocne chłopaki, zawsze jest banda konkretna, kopią, biją, wiadomo, to jest MMA, ale tak jak mówię, takie treningi, no myślę, że to zaowocuje, szczególnie z takim przeciwnikiem. No. Czyli rozumiem, że nie boisz się w żaden sposób tego wyzwania i konfrontacji stójkowej z Arkadiuszem, no bo wspomniałeś, że no, zapaśniczo-parterowo czujesz się dobrze, ale stójkowo nie zamierzasz gdzieś tam odstawać i podejmiesz rękawice. Myślę, że trafię go lewym i padnie w stójce. Czyli jasna... Dlatego mówię to na jak gdyby na podkładzie swoich poprzednich pojedynków, gdzie też się biłem ze stójkowiczami, z mocnymi i gdzieś tam ta moja lewa ręka, odwrotna pozycja, myślę, że zrobi robotę, bo tak naprawdę calutkie życie boksuje. Bardzo długa droga jest za mną. Myślę, że nie aż tak, myślę, że jego nie jest aż tak długa i tak jak mówię, no nie bił się jeszcze z zawodnikiem na moim poziomie. Czy stuprocentowo godzisz treningi, nie pracujesz, nie podejmujesz żadnych dodatkowych zajęć stuprocentowo teraz, kiedy masz szansę przy pełnym okresie przygotowawczym spotkać się z Arkadiuszem na KSW, przepraszam, 72, to czy możesz powiedzieć, że to teraz nie będzie wymówek, że dzień wcześniej, tydzień za mało, tydzień za dużo, jak to z twojej perspektywy, Robert, wygląda? Wiecie co, znaczy ja nigdy nie szukam wymówek, tak mówię, no wtedy gdzieś tam, czy to jest wymówka, tamto, że przegrałem na punkty i że wziąłem walkę dzień wcześniej, to ja tego nie traktuję jak wymówkę, po prostu obalał mnie i tak dalej, bo tak jak mówię, byłem po kontuzji kolana, nie robiłem zapasów, czy to jest wymówka? Nie, to jest stwierdzenie faktu, o, ja stwierdziłem fakty, a wymówki, no co, jak mnie pierdolnie, przepraszam, no to wiadomo, no to się mu uda i gratulacje, ale się mu to nie uda i nie ma gadki, jak gdyby przed, po, no będziemy się bić i wygra lepszy, no liczę mocno, że to będę ja, bo tak jak mówię, wiem, jak bardzo ciężko na to zapierdzielałem, no i faktycznie, czy pytałeś o pracę, ja od wczesnych lat młodzieńczych sam jestem, powiedzmy, nawet niezdany na siebie, ale liczę na siebie mocno i ja się pracy nie boję, od budowlanki przez wycinanie drzew, bo naprawdę mogę łopatą kopać rów dwumetrowy, nie ma problemu, ja jestem fizyczny, robiłem i nie boję się pracy, żadna praca nie hańbi, w MMA nigdy nie mówiłem, że ja jestem sportowcem, ja muszę tam, nie wiem, odpocząć, nie wiadomo co, bo robiłem, zapierdalałem. Faktycznie teraz ze względu na to, że gdzieś tam daleko dojeżdżam na te treningi i tak dalej, no to głównie się zajmowałem sportem, bo też na dojazdy, 2 godziny w jedną, 2 godziny w drugą trening, więc nie było nawet możliwości, żeby gdzieś tam, ale też jeszcze gdzieś tam raz w tygodniu, raz na 2 tygodnie, gdzieś tam miesiąc wcześniej jeszcze podejmowałem jakąś robotę. Powiedziałeś kiedyś, że na początku twojej kariery ktoś, nie wiem kto, powiedział tobie, że nigdy nic w tym sporcie nie osiągniesz. Po wygranej z Bartłomiejem Gładkowiczem na Babilonie, bodajże 15, też mówiłeś, że chciałeś komuś coś udowodnić. To jest dla ciebie motywacja? Ty cały czas czujesz i chcesz komuś coś udowadniać? Dobre pytanie. Wiesz co, tak, powiedział mi tak kiedyś jeden tam z pierwszych trenerów podczas sparingu z zawodnikiem wagi ciężkiej. No dostawałem dosyć mocno po głowie. Mówię, cały czas jemu trener podpowiada mi nic, bo ty i tak nic nie osiągniesz. No było tak powiedziane. Wtedy płakałem, jak przyszedłem do domu, przykro mi było. Teraz, czy chcę coś komuś udowadniać? No jestem w KSW, robicie ze mną wywiad. Wiesz, jestem tu ze wsi, gdzie kurwa raz w tygodniu jedzie autobus, więc co ja mogę powiedzieć, czy ja chcę komuś coś udowadniać? Myślę, że już udowodniłem, wiesz, i generalnie krytyka wynika zawsze od ludzi, których kurde coś boli, nie? Coś boli, frustracja, czują się zbyt mali w jakiejś płaszczyźnie i zamiast kurwa brać przykład z innych i samemu się piąć do góry, zawsze można pogadać, czy coś z kimś lepszym, to oni wolą, bo nie, on dobry nie, to jest kurwa, wiesz, on jest chujowy, patrz, bo ze mną tu siedź, gadaj, wiesz, to są ludzie, którzy by najchętniej widzieli nas wszystkich pod płotem, jakbyś leżał, to by na ciebie naszczali i kurwa, potem by było cześć Robert z daleka, czy tam, wiesz, Kamil, wiecie o co chodzi, a w sytuacji, kiedy gdzieś coś ci się udaje, oni hejtują, no... Bardzo dobrze, że hejtują. To jest tak naprawdę dla nas powód też, wiemy, że coś robimy, kogoś to boli, to sukces boli, nic innego nie boli.
Ja bardzo dziękuję. Bardzo inspirująca rozmowa, tak więc życzymy Ci oczywiście wszystkiego dobrego, zrobienia wagi. No i co, widzimy się w sobotę. Tak jest, widzimy się w sobotę. Oczywiście, co, no też życzę wszystkim dużo zdrowia i chciałbym, żeby ta gala, żeby wszyscy wyszli z niej cało i zdrowo, bo tak naprawdę to jest dla mnie najważniejsze. Moje zwycięstwo owszem, ale też nie kosztem niczyjego zdrowia i życie jest piękne, jesteśmy młodzi, nie? No, dzięki. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. Miło mi, dziękuję, polecam się.